Bardzo wiele osób, kiedy przychodzi na spowiedź, żeby porozmawiać, żeby opisać swoją sytuację, przychodzi i mówi: jestem bardzo zmęczony, jestem bardzo zniechęcony, coś się zawaliło, coś się wydarzyło w moim życiu, nie nadążam. Jest mi bardzo źle. Nade mną jest taka ołowiana chmura, przez którą nie widzę w ogóle nadziei, nie widzę słońca. I dzisiejsze słowa z Księgi Izajasza, że Bóg się nigdy nie nuży i że można by go porównać z kimś, kto ciągle jest w ruchu, to nieustannie jest gotowy do walki, do zwycięstwa. Kiedy w ten sposób myślimy o Panu Bogu, to równocześnie przykładając nasze aktualne życie do takiego obrazu Boga, który nigdy się nie męczy, nigdy się nie nuży, nigdy nie ma dość poszukiwania człowieka. Kiedy to zestawimy w taki bardzo prosty sposób, kiedy zobaczymy te dwa światy i zachętę Pana Boga, żeby te dwa światy naszą decyzją, decyzją naszej woli się przeniknęły, wtedy wiemy, gdzie jest nasza siła i wiemy, gdzie jest nasza nadzieja i nasza moc.